Porozmawiamy sobie o języku dzieci w wieku przedszkolnym. O świecie, którym dzieci próbują opisywać, a opisywać dzięki słowom, które znają. Repertuar słów, którym dzieci dysponują, może się różnić niewątpliwie od repertuaru języka dorosłych z jednej strony, a z drugiej strony może się różnić od ich potrzeb w nazywaniu świata i mówieniu o nim. Po prostu możemy też stwierdzić, że świat jest zamknięty w słowach. Tyle, ile słów znają, taki ten świat ich będzie. Tyle, ile potrafią wyrazić słowami, taki ten świat dziecięcy będzie. Na podstawie doświadczeń, wieloletnich doświadczeń z obserwacji dzieci, ich zachowań językowych, z jednej strony mogę powiedzieć, że potrzeby nazywania są bardzo duże, ale z drugiej strony słownictwo dzieci, te zwłaszcza w wieku przedszkolnym, a jeszcze bardziej w perspektywie takiej międzypokoleniowej, to znaczy dzieci i ich rodziców, bo tak się składa, że rodzice dzieci, które aktualnie badałam w latach 2010-2015, to są ich rodzice, którzy też byli badani przeze mnie w latach 80. i 70. Dobrze się złożyło, bo wtedy mamy taki przegląd dwóch pokoleń. Jaki był język rodziców i jaki był język jaki jest aktualnie język ich dzieci. Tu przed nami leżą dwa słowniki. Słownik rodziców i świeży, dopiero wydany słownik dzieci lat 2010-2015. Po pierwsze, te słowniki się już różnią liczbą haseł, liczbą słów, które dzieci używają, bo to jest tylko i wyłącznie słownictwo czynne, takie na co dzień używane. Ten słownik rodziców z lat 70., 80. to jest 6123 hasła. Słownik dzieci w wieku przedszkolnym współczesnych, początku XX wieku, to już jest słownik 7180, prawie 7200. Ale musimy pamiętać również i o tym, że część słownictwa wyszło z użycia, a wiele, o czym za moment powiem, wiele nowych słów weszło. Nie ma dziś milicjanta, ale jest policjant. Ten milicjant był u dzieci w pokoleniu rodziców, którzy byli dziećmi. Wydaje mi się, że jest to ważne, że ten repertuar i potrzeby nas, dorosłych, rodziców, nauczycieli, można w jakiś istotny sposób wyróżnić dzisiejszych dorosłych, odróżnić od języka dzieci. Powinniśmy być świadomi tego, czego dzieci oczekują od nas, dorosłych, jak powinniśmy z nimi rozmawiać, jak kształtować ich język. Te moje refleksje i doświadczenia opieram na badaniu, tu wspomnianym, na badaniu słownictwa dzieci przedszkolnych przez wiele, wiele lat. Czyli badaniu tych dwóch pokoleń. Współczesnych dzieci i rodziców, którzy byli dziećmi 30 lat temu. Badane dzieci, zarówno pokolenie rodziców, jak i współczesne, posługują się językiem spontanicznym, bo taki mnie interesował, czyli spontanicznie mówione teksty, całe wypowiedzi notowałam, obserwowałam, rozpisywałam. I wydaje mi się, że dzieci w wieku przedszkolnym, oprócz tej spontaniczności, są bardzo logiczne w posługiwaniu się językiem. Ta logiczność też wyjdzie w przykładach, które za moment przytoczę. Częstokroć dzieci mówią po swojemu, to co dorośli już nazwali, to co dorosłym wydaje się, że tak być powinno, dzieci próbują to nazywać po swojemu.
Stąd wiele słów, wiele połączeń wyrazowych jest takich niestandardowych, których nie notują żadne słowniki ogólne języka polskiego. Żeby nie być gołosłowną, pozwolę sobie tu kilka przykładów z ostatniego słownika przytoczyć. Apcik, kwiatek, no bo przy wąchaniu kwiatka kichamy. Dalej taki wyraz jak szma, czyli msza. W środek i sobotek. Bardzo logiczne to dzieci uzasadniają, bo jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Dlaczego jest środa? Dlaczego jest sobota? Dlatego mamy w środek i sobotek. Czyli bardzo regularnie. Szybaczka, czyli wycieraczka szyby w samochodzie. W pewnym momencie dziecko opowiada, że tato przyjechał na górnym świetle, czyli na czerwonym świetle. Jest to bardzo ładne określenie i bardzo logiczne. Inne przykłady z takich właśnie hamulcować, zatrzymywać. Wchody, jeżeli mamy schody, bo się schodzi, no to trzeba na górę wejść, czyli będą wchody, dziecko nazywa. A tu dalej też bardzo konsekwentne takie wyrazy jak poeciarz. Wszystkie nazwy zawodów to są kończące, w większości nazwy zawodów męskich kończą się na aż. Stolarz, malarz i tak dalej. I dziecko konsekwentnie nazywa poeciarz, cieślarz, autobusiarz, czyli to są zawody regularnie utworzone przez formant aż. Apteczka jest w słowniku, ale dla dziecka apteczka to jest pani pracująca w aptece, farmaceutka. Dziecko nie zna słowa farmaceutka. Dzisiejsze dziecko wychowywane było w pampersach, ale oczywiście nie nazwie tego pampersem, bo nie wie. Nazywa to puja, po swojemu oczywiście. Takim ciekawym przykładem, który jest na zasadzie takiego neosemantyzmu, bo to są słowa, które już są w języku polskim, ale dziecko nazywa zupełnie kogo innego. Myśliwy, czyli to jest człowiek myślący, człowiek mądry. Więc to są nadawanie nowych znaczeń i na tym polega ta wyjątkowa, zachwycająca wręcz twórczość dziecięca. Przedszkolakom wyraźnie tu widać, nie wystarcza zastany język, którym posługują się dorośli i chcą coś jeszcze ulepszyć, coś uporządkować i stąd tu dwie grupy chciałabym podać takiej konsekwencji dziecięcej, kiedy w dopełniaczu liczby mnogiej mamy panów, stołów, jest końcówka ów jest bardzo wyrazista. W związku z tym dziecko konsekwentnie nazywa biedronków, kapustów, paniów, marchewków, czyli ta końcówka ów jest bardzo wyrazista i stąd w tych moich obserwacjach jest i w tych tekstach, które są w moim posiadaniu, jest tego bardzo dużo. I jeszcze jeden taki przykład jest wyraz iść. Bardzo często chodzimy, ale dziecko konsekwentnie, jak jest iść, no to będzie idłem, szedłem, iszłem, czyli zawsze ma być to iść u dziecka.